uderzającym dla mnie tutaj takim elementem było... Wchodzimy do miejsca, które ma opowiadać pewną... Byli kochającą się... Świat sprawiedliwych, bohaterski przykład rodziny Ulmów, to autorski projekt o charakterze readaptacyjnym, adresowany do osób pozbawionych wolności, stwarzający bezpośrednie możliwości skonfrontowania własnych postaw życiowych, systemu wartości i zachowań z postawami zwykłych ludzi znajdujących się w sytuacjach skrajnych i trudnych. Muzeum i zakład karny, to połączenie wydaje się wręcz niemożliwe, albo budzi jakiś taki dyskomfort, może dysonans nawet. Okazuje się, że mogą mieć wiele ze sobą wspólnego. Cieszę się bardzo, że Muzeum Polaków Ratujących Żydów imieniem rodziny Ulmów w Markowej, będące oddziałem Muzeum Zamek w Łańcucie, podejmuje trud współpracy z Podkarpacką Służbą Więzienną. Naszym zadaniem jako muzeum jest ochrona pamięci, gromadzenie danych, archiwizowanie ich, udostępnianie w formie wystaw czy też zajęć edukacyjnych. Łącząc nasze działania z pracą służby więziennej poprzez pryzmat historii, będziemy mogli pomóc osobom osadzonym na pełny powrót do współczesnego świata. Świat sprawiedliwych, bohaterski przykład rodziny Ulmów, to program, który jest innowacją resocjalizacyjną. Jestem przekonany, że program poprzez pryzmat rodziny Ulmów, jak i samego Józefa Ulmy, oraz poprzez wkład pracy funkcjonariuszy Podkarpackiej Służby Więziennej będzie kruszył nawet najtwardsze charaktery naszych podopiecznych. Zgodziłem się na udział w programie. W sumie to sam nie wiem dlaczego. Po prostu jestem ciekaw tego, co to będzie. Jestem ciekawy. Józef Ulma, niesamowity człowiek. Człowiek jak na tamte czasy bardzo, bardzo kreatywny, bardzo, bardzo odważny. Nie wiem, kto to jest Józef Ulma. W roku mam 6 lat. Przebywam już ponad 3 lata. Wyroki dostałem za oszustwa, wyłudzenia, kradzieże z włamaniem. Mam na imię Mateusz i w zakładzie karnym w Rzeszowie odbywam karę 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Projekt, który obecnie zaczynamy realizować, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 5 września tego roku, tutaj u nas w Muzeum imienia Rodziny Ulmów Markowej, to projekt wyjątkowy. Więźniowie za pomocą tego projektu być może inaczej spojrzą na swoje wybory życiowe, być może wpłynie to jakkolwiek na ich postawę, tego oczywiście byśmy chcieli, ale wiemy też, że na pewno wpłynie na nas tutaj, na kadrę, na sposób postrzegania tego muzeum jako placówki nie tylko kulturalnej, nie tylko edukacyjnej, w tym z takim znaczeniu sensu stricto, z ofertą skierowaną przede wszystkim do młodzieży szkolnej czy do kadr nauczycielskich, ale również edukującą nawet tak nieoczywiste grupy. Chcę los odmienić i wybijam się ponad to. Rozmyślam nad życiem, co jest warto, co nie warto. Chcę też zrozumieć, czym jest miłość względem brata. Poświęcenie siebie, życie w rękach kata. Chcę los odmienić i wybijam się ponad to. Rozmyślam nad życiem, co jest warto, co nie warto. Chcę też zrozumieć, czym jest miłość względem brata. Poświęcenie siebie, życie w rękach kata. Największa zagadka to sumienie, to pytanie względem siebie, względem ludzi, co się dzieje za oddanie. Odpowiedzi szukać to te ciosy, wielki ból, poświęcone życie, Józef Ulm. Wiele osób niejednokrotnie pyta mnie i poddaje wątpliwość różnego rodzaju działania, które podejmujemy w zakładzie karnym. Wątpliwość ta dotyczy tego, czy warto. Czy jest sens próbować oddziaływać na osadzonych, oddziaływać w ten sposób, aby zmienić ich psychikę, z ich nastawienie, ponieważ niejednokrotnie spotykamy się z tym, że oni ponownie, pomimo naszych działań, wracają do zakładu karnego. Na nowo popełniają te same przestępstwa. Program zakłada cykl spotkań edukacyjno-warsztatowych, w czasie których prezentowane są sylwetki Józefa i Wiktorii Ulmów oraz mieszkańców wsi Markowa, którzy z narażeniem życia ratowali ludność żydowską w czasie Holokaustu. Ten program
to dobry sposób na skuteczne kształtowanie postaw osób, które weszły w konflikt z prawem, zmianę ich sposobu myślenia i postrzegania świata, podczas którego wydobywane są takie wartości i cechy osobowości jak empatia, szacunek, tolerancja, godność, odpowiedzialność. Świat Sprawiedliwych, bohaterski przykład rodziny Ulmów to program resocjalizacyjny. Skierowany on jest do osób, których pobyt w więzieniu jest konsekwencją tego, że wyrządziły krzywdę drugiemu człowiekowi. Myślę, że osadzeni, jeśli będą chcieli zaangażować się w ten program, na pewno zrozumieją, jakimi wartościami powinni kierować się w życiu, żeby popatrzyli też na innych ludzi, nie tylko jak na potencjalne ofiary swoich przestępstw, ale również może daliby coś od siebie, spróbowali pomóc innym ludziom. Uderzającym dla mnie tutaj takim elementem było człowieczeństwo. Nastawienie na drugiego człowieka, tyle ile jeden człowiek może dać drugiemu człowiekowi, ile może z siebie dać, ile może poświęcić. Stworzona została sytuacja zetknięcia się twarzą w twarz z emocjami i wyborami bohaterów tamtych zdarzeń i próby oceny własnych postaw, własnych wyborów i decyzji. Uczestnik programu poznaje Józefa Ulmę, który jest na początku swojej drogi życiowej, chociaż jest już dojrzałym mężczyzną. Szuka kobiety, która będzie jego żoną. Jest mężczyzną, który ma własne pasje życiowe, własne zainteresowania. Jest mężczyzną, który mimo że żyje na polskiej wsi w przededniu II wojny światowej, to jednak jest cenionym sadownikiem, ogrodnikiem, angażuje się w pracę spółdzielni mleczarskiej, dla którego największą pasją życiową jest fotografia. To też dzięki tej pasji życiowej tak jego życie i życie społeczności, w której mieszkał, zostało udokumentowane. Robiłem wszystko na wolności po to, żeby się mieć za co bawić, pić i tak to się skończyło. Uważam, że warto podejmować tego typu działania w stosunku do naszych podopiecznych. Użyję w tym momencie może takiego trochę biblijnego porównania. Tak jak warto cieszyć się z jednej odnalezionej drachmy, czy z jednego nawróconego grzesznika, tak samo uważam, że warto robić to, choćbyśmy mieli świadomość, że zmienimy tylko i wyłącznie jednego osadzonego. Ja oczywiście uważam, że te programy, które wspólnie realizujemy, a między innymi ten program realizowany z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej, przyniesie pozytywne efekty, które zmienią myślenie, zmienią nastawienie, zmienią wrażliwość na drugiego człowieka, nie tylko u jednego osadzonego, ale u dużo większej grupy naszych podopiecznych. W czasie zajęć pokazujemy, że Józef Ulma to przykład człowieka, dla którego słowo nie da się, jest słowem nieprawdziwym. To przecież on sam zbudował aparat fotograficzny. To przecież on, mając najpierw kilkoro, a potem szóstkę dzieci, nie stronił z odmową udzielenia jakiejkolwiek pomocy swoim sąsiadom. I wreszcie to przecież on ze swoją żoną w tych trudnych czasach przyjęli pod swój dach i udzielili pomocy ósemce Żydów. Wszyscy mówią o tym, że Józef Ulma, jak i jego żona, to byli zwykli ludzie. Tak, to prawda, to byli zwykli ludzie. Z tego co wiem, jest to osoba, która przechowała Żydów w okresie wojny. Pod koniec 1942 roku podjęli jednak niezwykłą decyzję. No właśnie, mogli zginąć i nad tym się też trzeba zastanowić. Tak jak tutaj kustosz muzeum powiedział, że Polacy jako jedyni byli mordowani za pomoc ludziom. I prawdopodobnie z tego co pamiętam, to chyba zginął. Wiktoria Ulma z domu Niemczak była ambitną kobietą.
uczęszczała na kursy organizowane przez Uniwersytet Ludowy w pobliskiej Gaci, ale później już w pełni poświęciła się domowi. W momencie śmierci była w zaawansowanej ciąży z 7 dzieckiem. Józef Ulma był rolnikiem. Jego pasją były ogrodnictwo i fotografia. Był bardzo pracowitym człowiekiem, pobożnym i bezinteresownym. Zajmował się pszczelarstwem, założył pierwszą w okolicy szkółkę drzew owocowych, był aktywny społecznie. Józef był znanym społecznikiem już za czasów, że tak powiem, kawalerskich. Działał w kole młodzieży Wici, kole młodzieży katolickiej. Był w tych organizacjach bardzo aktywny. W Wici był bibliotekarzem, był fotografem, był członkiem spółdzielni mleczarskiej, w której nawet szefował mleczarni. Był członkiem pierwszej w Polsce, założonej pierwszej w Polsce w Markowej właśnie spółdzielni zdrowia. No człowiek taki aktywny. Człowiek aktywny, chociaż pochodzący z ubogiej rodziny. Nigdy nie odmówić, to jest właśnie bohaterstwo. Kiedy drugi jest w potrzebie, poświęcenie to jest męstwo. Nie musisz być jak Herakles i mieć siłę boską. Pokaż twarz prawdziwą, chowającą się pod maską. Wtedy właśnie złapiesz siłę, gdy otworzysz się do ludzi. Dogonisz marzenie bez obawy, że się zbudzisz. Właśnie to nie sen, świata rzeczywistość, mocne życie, mocne lęki, mocna kara, śmierć i miłość. Chcę rozodmienić i wybijam się ponadto. Rozmyślam nad ciebie. Zajęcia edukacyjno-warsztatowe poszerzone były o możliwość obejrzenia wystawy Samarytanie z Markowej w kopii wykonanej dla potrzeb programu za zgodą i z materiałów muzeum oraz udostępniony film pod tytułem Świat Józefa. Uczestnicy programu, osadzeni z zakładu typu półotwartego, mogli w ramach zajęć kulturalno-oświatowych realizowanych poza terenem zakładu karnego udać się z funkcjonariuszami realizującymi program do muzeum w Markowej. To w czasie pobytu w muzeum mogli poszerzyć dotychczas przekazaną wiedzę, poprzez multimedialne formy przekazu, dotknąć wydarzeń z życia tamtych ludzi. Jesteśmy w Markowej, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów z Markowej. Długa nazwa, ale ona zobowiązuje, bo to jest główny temat naszej stałej ekspozycji. Polacy, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Ekspozycja została tak zaprojektowana, żeby był odbiór indywidualny. To jest jedna wielka prezentacja audiowizualna, multimedialna w trzech językach. Po polsku, angielsku i po hebrajsku możemy zwiedzać ją, czytać, słuchać. Historia rodziny Ulmów. Nie wiem, znacie oczywiście historię Ulmów, tak w zarysie. Tak, wiadomo, w 1944 roku zginęli, bo ratowali Żydów. Żydów, których ratowali, również zamordowano razem z nimi. Feralnego dnia 24 marca 1944 roku. Tę historię jak najbardziej wyjaśniamy, ze szczegółami niemal. Natomiast skupiamy się też na tej historii przedokupacyjnej, przed śmiercią właściwie, w czasie wojny. Pomagają nam w te fotografie. Twórcą, autorem tej fotografii był właśnie Józef Ulma, którego teraz widzimy na jednej z fotografii. Człowiek nietypowo zainteresowany właściwie wszystkim, czym mógł w tamtych czasach się interesować. Przede wszystkim był rolnikiem, był sadownikiem, był pszczelarzem, był ogrodnikiem, był też garbarzem skóry. W ogóle człowiekiem, który interesował się różnego rodzaju przedsięwzięciami technicznymi przede wszystkim. Konstruktor, człowiek, który wprowadzał tutaj nowinki technologiczne tutaj w Markowej. Jego żona, Wiktoria, tutaj urodzona w Markowej, tak jak i zresztą sam Józef, również społeczniczka, aktorka lokalnego teatru. Miała też związki z prasą tutaj lokalną, bo wydawano w Markowej gazetę Kobieta Wiejska, taka branżowa gazeta, już nie sam fakt wydawania gazety na wsi, co już było pewnym skokiem kulturowym, ale branżowa gazeta skierowana bezpośrednio do kobiet. Ale przede wszystkim matka szóstki dzieci w przedziale wiekowym od 8 do 2 lat. W chwili śmierci była w zaawansowanej ciąży. No, na początku nie wiedziałem, kto to jest Ulma. I szczerze powiem, że tak kurczę, mało mnie to interesowało, kto to był Ulma i co tak naprawdę robił. I podczas pierwszych spotkań pierwsze spotkania wydawały mi się właśnie nudne, że coś tam historii znałem. Znałem historię Żydów i tak dalej, tak można powiedzieć po łebkach historii II wojny światowej. Wszyscy wiedzieli o tym, że Żydzi są
narodem napiętnowanym przez okupanta. Ale mimo wszystko Polacy, te Ulmowie, zdecydowali się na ten krok, że będą chcieli ratować Żydów. No, Józef i Wiktoria byli znani wcześniej z tej otwartości na drugiego człowieka, z tego, że pomagali innym, że nawet w trudnej sytuacji się nie poddawali. Także tą próbowali wygrać tą sytuację i pozwolili 8 Żydom z rodzin Goldmanów, Greenfeldów, Lidnerów, pozwolili zostać w swoim domu. Szacuję, że było to w grudniu roku 1942, gdy zgodzili się, żeby zamieszkali w ich domu. Niestety Włodzimierz Leś doniósł na Goldmanów, na wszystkich Żydów, którzy byli w Markowej u Ulmów i na samych Ulmów. Doniósł do tego człowieka, Eilerta Digena, porucznika Eilerta Digena, który był szefem komisariatu żandarmerii niemieckiej w Łańcucie. To on wydaje rozkaz, że trzeba zlikwidować markowską kryjówkę. Do tego celu wyznacza też Józefa Kokota, jednego z żandarmów, który pełni służbę w Łańcucie. Józef Kokot był Volksdeutschem, był Czechem z pochodzenia. Jestem troszeczkę w takim głębokim szoku, bo jedna rzecz mi tak dość mocno utkwiła w głowie. Nie pamiętam, jak się nazywał dokładnie ten granatowy policjant, chyba Józef Kokot. W wieku 23 lat strzelał do małych dzieci. No to jest chyba najbardziej to mi utkwi w głowie, bo no, dla mnie to jest szok po prostu, jak można tak zrobić. Kurczę, no nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę, bo to tak naprawdę, co zrobili ci ludzie dla Żydów, to jest tak naprawdę nie do opisania i nie do wyobrażenia. Poznanie historii rodziny Ulmów, drogi życiowej Józefa, jego działalności w lokalnym społeczeństwie, postawy wobec bliskich i wobec ludzi z jego otoczenia pozwala na kształtowanie postaw społecznych i kształtowanie systemu wartości, daje możliwość kształtowania empatii i stworzenie doświadczeń identyfikowania się z ofiarą niezawinionej agresji i przemocy. Pokazania, że zawsze jest wybór, nawet w sytuacji zagrożenia własnego życia. W tym zakładzie karnym tak chyba nie patrzymy tak na... Nie wiem, czy nie patrzymy, bo każdy ma tą świadomość, że ktoś tam zabił kogoś, ale... Nie wiem, co taki człowiek ma w głowie. Podczas pobytu w więzieniu przebywałem z bardzo wieloma osobami, które odbywały wyroki za zabójstwa. Tutaj, wchodząc do muzeum, po całej tej prezentacji zobaczyłem, jak Niemcy potrafili zabijać nawet i wyłącznie ze względu dla samej zabawy, dla samej rozrywki. I nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci, małe. No nie jestem, no nie, naprawdę, nie potrafię sobie tego po prostu wyobrazić. Nie potrafię. Nie jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, jakbyśmy mogli my się zachować w tamtym okresie. Dzisiejszy świat potrzebuje, poszukuje nowych autorytetów. Takie autorytety są też bardzo ważne dla osób pozbawionych wolności. Chyba dla nich jeszcze bardziej ważne niż dla nas, ludzi wolnych. Wiktoria i Józef Ulmowie to przykład rodziny, przykład matki i ojca, ale przykład też i sąsiada. Te wartości i takie proste i zwykłe życie, zwykłe, a jednak niezwykłe, są bardzo ważne i przemawiające dla uczestników naszego programu. Józef Ulma, o kurde, teraz to jest przykład, nie? Przykład dobrego ojca. No kurde, no człowiek, który miał przede wszystkim, no fascynował się życiem, nie? I kochał życie, kochał rodzinę i naprawdę kochał to. I szanował przede wszystkim to, co ma. No, tego brakuje dzisiaj chyba każdemu. Każdy chciałby być dzisiaj takim ojcem i tak poświęcić się rodzinie, swojej pasji, a dzisiaj to ciężko znaleźć czas na to. Z tego, co dzisiaj się dowiedziałem tu w muzeum, co zobaczyłem, wcześniej tylko miałem wyrywkowe informacje, to był to człowiek miłosierny, dobry, kochający, ale też i potrafiący podejmować bardzo trudne decyzje, narażając nie tylko siebie, ale i swoją rodzinę. Był samowystarczalny,
działo dla swojej społeczności, w której się znajdował. Potrafił pomagać bezinteresownie. Ciężko jest mi powiedzieć właśnie, co kierowało Ulmą i jego żoną, żeby podjąć taką decyzję, żeby ratować innych, ale żeby właśnie narażać życie swoich dzieci, prawda? I też swoje, no przede wszystkim dzieci. Nie wiem, na swoim przykładzie nie jestem w stanie powiedzieć, jak ja bym zareagował, co by się działo teraz. Jakby to było teraz i ja bym był Ulma i jakby przyszli do mnie, żebym ja ich uratował, a kurczę, no też mam dwóch synów i kurczę, no nie wiem, jak bym zareagował, prawda? Czy ratowałbym, czy myślałbym, no on na pewno myślał o tym, żeby też przeżyć to wszystko, prawda? Bo też było nieciekawie wokół. Nie wiem, co nim kierowało, ale kurczę, no szacunek do takich ludzi, prawda? Ten program otwiera mi oczy w jakiś sposób. Chciałem wziąć w nim udział tylko dlatego, żeby się dowiedzieć czegoś więcej niż to, co kiedyś dowiedziałem się w szkole na lekcjach historii. W pewnym czasie szkoła się skończyła, człowiek zajął się innym życiem i innymi rzeczami i to gdzieś uciekło. Teraz mając możliwość skorzystania z takiej wiedzy, chciałbym to przyjąć po prostu dla siebie, żeby po prostu też móc przekazać to swoim dzieciom. Jestem ojcem, więc chciałbym, żeby one też takie rzeczy wiedziały. Żeby to w jakiś też pozytywny skutek odniosło nie tylko dla mnie, ale dla mojego przyszłego pokolenia. Wydawało mi się, że program będzie nudny, bo spotkania, na których byliśmy, były praktycznie takie same. Przełomowym spotkaniem w programie było chyba, jak pan Jakub nas odwiedził i opowiedział tak dokładnie historię Ulmów. No a dzisiaj to wszystko się tak złączyło w jedną całość, prawda? I teraz wiem, że trzeba odbyć spotkanie po spotkaniu, trzeba wejść w temat, żeby tu dopiero przyjechać, bo gdybyśmy tak przyjechali, gdybym tu przyjechał na pierwszy strzał, to podejrzewam, że nie wiedziałbym tego tak do końca, tego wszystkiego i też bym tego nie poczuł. Siłą tego projektu jest bezpośredni sposób oddziaływania na człowieka za pomocą chyba najlepszego przykładu, jaki można by sobie wyobrazić. Postać Józefa Ulmy, przeciętnego obywatela wsi Markowej, nawet jeśli zdradzającego nieprzeciętne zainteresowania o szerokich horyzontach, ale jednak osadzonego mocno w tym kontekście, w którym tkwił wówczas, tu i teraz, markowskie tu i teraz, który zostaje skonfrontowany w pewnym momencie z takim dylematem, przyjąć ryzykując własne życie, życie swoich najbliższych, czy też nie otworzyć tych drzwi, wpisać się powiedzmy w standard. No nie mogę powiedzieć, że dobrze, że zginęli, ale no kurde, mogę jedynie powiedzieć, że są przykładem. No. Powinni być wzorcem, są wzorcem przede wszystkim w dzisiejszych czasach, chociaż no, ciężko będzie się ludziom kierować, jeżeli oglądną jeden, drugi, trzeci film. To trzeba przeżyć i poznać całą historię, żeby dojść do czegoś takiego, żeby tak stwierdzić. Ten program na swój sposób rozbił mnie emocjonalnie, patrząc na wszystkie obrazy dzisiaj. Słysząc wszystkie słowa o tym wszystkim, co jest zdarzeniu, jak ci Żydzi byli mordowani, niezależnie od tego, gdzie się znajdowali, w jakim byli wieku, rozbiło mnie to totalnie wewnątrz. Może nie powiem, że jest to smutek, ale jest to taki niewyobrażalny gdzieś w głębi serca ból. Jednak warto coś zmienić w swoim życiu, prawda? To chyba więcej nic nie powiem w tym temacie, bo każdy musi sam. Kurde, człowiek całe życie w Rzeszowie mieszkał, nie? Całe życie... rzut beretem. Ale kto to wiedział o czymś tak? Thank you.
się tam, teraz. W tym miejscu, nie? Wow. No, chyba najmocniejsze to było przeżycie. Taka wymowna cisza. Mówiliśmy, jak pan tam poszedł, że kurde, 70 lat temu, a jakby się nic nie zmieniło, nie? Stoła, ktoś coś robi, to coś rzucone. Pies lata. Nawet podobny Ulma wyszedł. Wiejskie się toczy, nawet podobny człowiek wyszedł tam. Wiesz, jakie wrażenie miałem, to związane z tymi wszystkimi nazwiskami i tym wszystkim, co jak wchodziliśmy tam do tego, to wszystko na ziemi. Jak te wszystkie tabliczki upamiętniające te wszystkie osoby. Myślałem, że to będzie tylko kilka, bo to tam było wymienione, że 21 tylko rodzin z tego wszystkiego ocalało, a to wszystkie też osoby poległe, no to tam na tej całej bocznej ścianie o tyle tych nazwisk, to wszystkiego, że jak człowiek na to patrzy, to aż ciężko w to uwierzyć. Nie, bo ja mówiłem, że jak weszliśmy na początku, to mówię do Adama, kurde, to sam bym tu w życiu nigdy nie przyjechał. A jednak bym teraz na pewno jeszcze tam pojadę, na 100% tam pojadę i... Ale właśnie, żeby teraz po swojemu to wszystko zobaczyć, żeby wszystko zobaczyć. Jako psycholog wiem, żeby zmienić drugiego człowieka, trzeba pracować przede wszystkim w dwóch sferach. W sferze poznawczej i w sferze emocjonalnej. Dlatego w tym programie tak ważny jest przekaz emocjonalny. Tak ważne są emocje, bo one mają po pierwsze nas poruszyć i zmusić do refleksji. Tak naprawdę to mamy bardzo duże szczęście, że Muzeum w Markowej jest tak blisko zakładu karnego w Rzeszowie. Nie musimy szukać innych bohaterów, innych wzorców gdzieś daleko od Rzeszowa, czy nawet poza granicami naszego kraju. Ale mamy niesamowitego bohatera i niesamowity pozytywny przykład na wyciągnięcie ręki w postaci Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy żyli i którzy na co dzień spełniali się w roli rodziców, w roli rolników, w każdej innej roli, jako również i dobrego sąsiada, mieszkając w Markowej. Dla niektórych tragiczna śmierć całej rodziny Ulmów, która rozegrała się przed ich własnym domem, oznaczała koniec wszystkiego. Dla nas to historia, którą Podkarpacka Służba Więzienna przeniosła na grunt jednostki penitencjarnej za mur. Oddziaływanie tego programu to swoiste zderzenie dobra ze złem, które, jak się okazuje, to dobro kruszy najtwardsze ludzkie serca, najtwardsze ludzkie charaktery. W 9 podkarpackich jednostkach penitencjarnych stale przebywa około 3000 osadzonych. W zależności od tego, jakie czyny popełnili i jakie obowiązki nałożył na nich wymiar sprawiedliwości, poddajemy ich specjalistycznej terapii uzależnień, kierujemy do zatrudnienia bądź dobieramy inne oddziaływania właściwe dla danej osoby. Dlatego wciąż poszukujemy przykładów, osób, miejsc, zdarzeń, zachowań, które wyzwolą wskazanych pozytywne, najsilniejsze z możliwych emocje, które na zawsze zmienią ich spojrzenie na świat. Udział w programie dał osadzonym szansę zastanowienia się nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami każdej z decyzji oraz kształtowania postaw opartych na akceptowanym społecznie systemie wartości, ukierunkowanych na poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka. Osadzeni wielokrotnie dokonywali próby odpowiedzi na pytanie, czy łatwo było podjąć decyzję o udzieleniu pomocy Żydom oraz jaka postawa pozwalała to zrealizować. Stawiała uczestników programu w sytuacji odpowiedzi, jak ja sam zachowałbym się w podobnych sytuacjach. Także dziś, na przykład w sytuacji napadu kilku osób na jednego bezbronnego człowieka. Dla niektórych może to wydać się banał, bo wiele programów już powstawało na różne tematy w zakładach karnych. Ale ten Ulma... Ten program dał mi przede wszystkim inne spojrzenie na drugiego człowieka. Przede wszystkim to. I nie ocenianie kogoś, po prostu nie, że tak powiem, nie z wyglądu czy jakoś tak, ale właśnie, żeby patrzeć na ludzi jak na ludzi. Największym przeżyciem w programie było odwiedzenie samego muzeum, bo to było tak jak znalazłbym się w samym domu właśnie, w samym centrum rodziny domu Ulmów i byłem w stanie wyobrazić sobie to wszystko, co tam się wtedy działo. I największym szokiem, jak zresztą dla wszystkich, była śmierć tych dzieci.
dzisiaj stoję u progu wolności i wiem, że za murem nikt nie będzie trzymał mnie za rękę i raczej nikt nie będzie kierunkował mojego życia. I wiem, że muszę w głowie zostawić sobie przykład tego człowieka, bo też chcę być taki jak on. Na wolności planuję przede wszystkim uczciwe życie. Nie chcę już jeździć od celu do celu, bez celu, tylko chcę żyć uczciwie razem z moimi dziećmi, cieszyć się tym życiem i dawać jak najwięcej siebie. I nigdy tutaj nie wracać.